Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Powiedziałem wam o tym, abyście uwierzyli. Wiara rodzi się ze słuchania, mówi święty Paweł. Słowo Jezusa jest źródłem naszej wiary. Przyjmujemy je ze względu na autorytet Boga, który jest zawsze prawdomówny. Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, swoje Słowo, aby ten objawił nam prawdę o samym sobie. Jezus jest ostatecznym objawieniem Boga. Ten Jezus swoim życiem, działalnością i nauczaniem ukazał nam prawdziwe oblicze Boga. Udowodnił, że Bóg jest miłością i pragnie, aby Jego dzieci miłowały się wzajemnie. Każdy, kto odrzuca drogę miłości, bluźni Bogu. Nie da się pogodzić chrześcijaństwa z nienawiścią, z pogardą, z grzechem przeciwko bliźniemu. Chrześcijaństwo to nie religijne obyczaje, prawdy dogmatyczne czy zasady moralne. Chrześcijaństwo to coś więcej. To żywa relacja z Jezusem. To tak ścisłe zjednoczenie się z Bogiem, że może On powiedzieć: Mieszkanie u Niego uczyniłem. Chrześcijanin jest świątynią Boga, świątynią, w której prawdziwie mieszka Bóg. Architektem tej świątyni jest sam Duch Święty, którego Ojciec posyła na świat w imieniu Jezusa. To Duch Święty stopniowo upodabnia nas do siebie, oczyszcza, uszlachetnia i wydoskonala. Nigdy jednak nie krępuje naszej woli, czyni tylko tyle, na ile Mu pozwalamy. Oddajmy się całkowicie w Jego ręce, zawierzmy nasze życie Bogu. Dajmy się prowadzić Jego świętemu Duchowi.